Cześć, witajcie tu Ferytu, za to jest kolejny odcinek z Twierdzy Władcy Wojny. Lecimy sobie dalej. Kampania Japonii w stanie wojny. Druga misja, bitwa pod Yamazaki. Kujące mordostwo zmusza Yoshiego do zajęcia się sprawami wewnętrznymi. Zaatakuj, ochroń, obejrzyj, przetrwaj. Normalny poziom trudności, oczywiście. Lecimy. Kampania też się wydaje mega trudna. Jak właśnie kampania poprzednia. Ej, to są... Wasza wysokość, możemy wysłać tych ninja do spichlerza. Gdy go zniszczą, nasi wojownicy będą mogli zaatakować. Uważaj jednak, bo ninja są łatwym celem dla łuczników. Wiadomość od Hideyoshiego. Naszym sprzymierzeńcem będzie spryt. Nie możemy ruszyć. Okej, taka misja cicho-ciemna, bardzo daje się spoko. By stracić wszystko przez bezmyślną furię. Nadpisać zapisaną grę? Świetny punkt obserwacyjny. Idź. Świetny punkt obserwacyjny. Zrozumiałam. Świetny punkt obserwacyjny. Świetny punkt obserwacyjny. Tędy. Cicha jak noc. Szybko. Ty nas jeszcze nie widzą. Iż spichlerz wroga. Życie dobiegło końca. Dobra, no lecimy na spichlerz. Panie, ninja dotarli do spichlerza. Teraz mogą go po cichu zniszczyć. Po cichu zniszczyć, niezbyt. Wiadomość od Hideyoshiego. To im da do myślenia. Ej. Jesteśmy atakowani! Wasza wysokość, wroga. Z zamku wyszli wojownicy. Jednak możemy ich powstrzymać, zanim uderzą na nas od skrzydła. Mnisi są lekko opancerzonymi i szybkimi wojownikami, którzy pomogą nam w ataku na wojska Mitsuhide. Wiadomość od Hideyoshiego. Stawiaj ostrożnie każdy krok, gdyż wyżej położone tereny są bardzo ważne. O! Okej. To musimy chyba powtórzyć, bo patrzcie się. Widzę cel. Trzeba dobrzeć cały atak. Ruszam na piechotę. Tutaj mamy mega duże wojsko. Co tutaj? Żeby... szansę. Z otwartym sercem. To może tutaj. Myślę, nikt, że trzeba będzie wczytać. Nie może być pewien kolejnego oddechu. Patrzcie się, że mamy bardzo mało wojsk. Podążę ścieżką. Rozumiem tę bardzo mamy mała HP, a tutaj jeszcze mamy całe wojska. Do... nikt może ja coś nie może być pewien kolejnego oddechu. Których żołnierzy jeszcze. To nie, robota, dobra. Wasza ekscelencjo. Teraz nasza główna armia może ruszać naprzód. A, dobra, główna armia, spoko. Wiadomość od Hideyoshiego. Wojownicy, ruszajcie na mury ku chwale rodu Oda. Wasza wysokość, mury zamkowe zniszczymy dzięki wieżom oblężniczym, które są wolne, ale bardzo wytrzymałe. Taicho, to tam będziemy kogo? Starski? Starski chłopów? Atarashii meirei desu ka? Samuraj sobie tam powstadzamy, oczywiście. Tam wbiją. Skieruj nas na te mury! Samuraje. Jeni, kaere masu ka? Prawie wszystko. Isodzi maszo? Ta! Nimmu desu ka? Ryokai shimashita. Wojowniku. Wieża oblężnicza jest do twojej dyspozycji. Wieża oblężnicza w gotowości. Wieże oblężnicze czekają na rozkaz. Tak? Więc... chodźcie tam samo. Taicho! Tak? Dobrze. Zrobimy sobie coś takiego. Chyba, że nie mamy plutei. Na pewno lepsze.
Skieruj nas na temu. Weźmy sobie save'a na drugim. Tu. Nadpisać najpierw zapisaną grę. Wieża oblężnicza czekają się na rozkaz. Wbić. Wieża oblężnicza jest do twojej dyspozycji. Komereo. Nanika, mundai demo. Mój duch jest gotowy. Pornicy mogą iść. Junbi wa dekite masu. Tylko bym... O! Zaraczył. Otarashii hyouteki desu ka? Haj, tadachi ni. Idą za tymi krzyżami. Jestem gotowy. Też. Karada wa kitaete masu. A. Skieruj w ogóle lewitują ci. Wieża oblężnicza jest do twojej dyspozycji. Umysł nada jasny. A jak kabie? Czuję harmonię. Umysł nam jasny. A ci będą szybciej sami. A teraz i tak, senga? Tak, panie! Na górę! Samuraje w ogóle. A dyna tatakari narimaska? O! Czym mogę służyć? Rozumiem tę konieczność. A. Tylko po śmierci człowiek nie może zostać oszukany. Wiadomość od Hideyoshiego. Nie ukryjesz się przede mną, Mitsuhide. Przynosisz wstyd rodowi Oda. Atarashii meirei desu ka? Nie, jakiś wojownik. Haj. Nie! Zachowuję równowagę. Oczami. Pytam szybko. Widzę cud. Ta droga nie prowadzi do zachowania. No i. Jesteśmy tutaj mamy. Nie, myślę, że damy radę. Tak. Czuję harmonię. Panie! Honorowa walka! Czym mogę służyć? Leczę. Ich moc to słabość dająca siłę. Lećcie tu. Tu w ogóle są wojownicy. Haj! Atarashii meirei desu ka? Haj! Nie no, nie lubię jak się... Tak! Tu w ogóle. Panie? O! Nasze miecze posmakują krwi! Drogi chłopak. Ja czemu by na niego nie wypuścił? Mój duch jest. Możecie ruszyć na nich. Ja sobie tu poradzą. Wiecie. Spoko. Jestem gotowy. Uwolnię ich od złudzeń. Z otwartym sercem. Rozumiem tę konieczność. Dobra. Nimmy desu ka? Jinsoku ni ugoki. Tam jeden. Kakan ni tatakau. Też teraz ci tu. Shochi. Prosta misja. Ja, że będzie trudniejsze, bo się obawiałem się. O, Gigi. Krótko. No ale trzecia misja już w kolejnym odcinku. Ten odcinek będzie mega krótki. A kolejna misja może mega przyszedł. Nie chcę tego. Teraz już tak zrobiłem i się okazało, że druga misja w danym przedłużyła strasznie. Polele. Dzięki za obejrzenie. Do następnego. Elo.